Witam w kolejnym odcinku cyklu poświęconego wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy, na przykład zamierzają wkrótce podejść do egzaminu. Dzisiaj chciałbym zająć się tematem prędkości na egzaminie. Część informacji, jakie tutaj podam, sygnalizowałem już w poprzednich odcinkach, nie będą więc one dla Was niespodzianką, a część wiedzy możecie uznać za zupełnie nowy materiał. Jaka powinna być prędkość na egzaminie? Najprostsza odpowiedź jest taka, że powinna ona być jednocześnie zgodna z oczekiwaniami egzaminatora i nie kolidować z przepisami ruchu drogowego. Czym różni się prędkość samochodu na egzaminie od tej, jaką będziemy rozwijać już po zdaniu egzaminu? Niczym. W jednym i drugim przypadku najważniejsze jest ludzkie życie. Tyle tylko, że w tym pierwszym przypadku, czyli na egzaminie, możecie stracić trochę pieniędzy, jeśli test zostanie przerwany. Mówiąc szczerze, jest to bardzo mała cena za zdobycie wiedzy, która może Was uchronić od poważnego wypadku. Jest jeszcze jeden aspekt prędkości, na egzaminie i już po zdanym egzaminie. Umiejętność opanowania samochodu przy danej prędkości i umiejętność wykonywania najprostszych czynności, takich na przykład czynności, jakie zleci Wam egzaminator. Chodzi mniej więcej o to, że mając w zasadzie skromne przygotowanie do jazdy samochodem, nie zawsze jesteśmy w stanie opanować samochód przy wyższej prędkości. Po zdanym egzaminie, w miarę poznawania swojego pierwszego samochodu, zaliczania kolejnych samodzielnych jazd, to wspomniane opanowanie samochodu powinno być łatwiejsze. Skoro więc zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie jesteśmy w stanie opanować samochodu przy większych prędkościach, to musimy ostrożnie dochodzić do takiego poziomu doświadczenia, jaki prezentują wieloletni kierowcy. Podobnie na egzaminie, skoro zdajemy sobie sprawę, że potrzeba nam czasu na wykonanie pewnych czynności, a jadąc szybciej potrzebujemy jeszcze więcej tego czasu, poza tym mogą pojawić się jakieś nieciekawe zdarzenia, o jakich za chwilę, to po prostu zwolnijmy. Nie oznacza to rzecz jasna, że w terenie zabudowanym, tam gdzie jest dozwolona 50, musimy jechać 20 km na godzinę. To byłaby przesada. Wystarczy, że kreska prędkościomierza będzie skakać wokół 40 km na godzinę. Oczywiście możemy jechać z maksymalną prędkością, o ile czujemy się pewnie. Jadąc wolniej od maksymalnej prędkości obowiązującej na danym odcinku drogi, na pewno łatwiej będzie nam wykonać zadanie, będzie nam łatwiej wykonać polecenie wydane przez egzaminatora. Jednocześnie jadąc wolniej, mamy więcej czasu na zwrócenie uwagi na takie elementy jak oznakowanie oraz, co bardzo ważne, na przechodniów. I właśnie przy przechodniach chciałbym się w tym momencie na dłużej zatrzymać. Mianowicie jedna z osób korzystających z moich materiałów, którą w tym miejscu bardzo pozdrawiam, zadała naprawdę interesujące pytanie. Jeśli jadę rozpędzona i pieszy wychodzi mi nagle koło pasów, to mam hamować do upadłego, czy mogę bezpiecznie przejechać? Odpowiedź jest jasna. Należy hamować, ale należy też wcześniej nie dopuścić do takiej sytuacji, że prędkość, jaką osiągamy, zmusza nas do takiego hamowania do upadłego. Chodzi o zachowanie bezpiecznej prędkości, bezpiecznej dla pieszych, bezpiecznej dla poprzedzającego nas pojazdu. Skoro widzimy, że dany odcinek drogi jest poprzecinany przejściami dla pieszych bez istniejącej sygnalizacji świetlnej, to możemy się spodziewać, że w każdej chwili ktoś może wtargnąć przed maskę naszego auta. Warto zrobić wszystko, aby takie zaskoczenie było dla nas jak najmniejsze. Właśnie temu służy dostosowanie prędkości do panujących warunków. Jeżeli egzaminator wyda nam polecenie osiągnięcia maksymalnej prędkości na danym odcinku drogi, wspominałem już o tym w jednym z poprzednich odcinków, a widzimy, że z różnych powodów nie jest to bezpieczne, ta prędkość może być niebezpieczna, może być groźna dla auta, dla ludzkiego życia, to nie bójmy się o tym egzaminatorowi powiedzieć. Nie bójmy się podzielić z nim tymi obserwacjami. Pamiętajmy, że egzaminator ocenia nie tylko to, jak technicznie potrafimy jeździć samochodem, ale również w tym samym stopniu ocenia naszą psychiczną dojrzałość do podejmowania określonych decyzji na drodze. Dodam, że przy zmniejszeniu prędkości, zwłaszcza przy jej gwałtownym redukowaniu, równie ważne jest to, jak wygląda ruch za tylną szybą naszego samochodu. Wyobraźmy sobie egzaminacyjną lub nieegzaminacyjną sytuację na jakiejś obwodnicy, gdzie dopuszcza się ruch z prędkością 80 km na godzinę. Załóżmy, że nasz samochód jedzie z taką właśnie prędkością lub nawet mniejszą, wystarczy 70 km na godzinę. Jeżeli zaraz za nami znajduje się jakiś samochód i również jedzie on z podobną prędkością do naszej, to sytuacja w przypadku gwałtownego zatrzymania naszego samochodu może być groźna. Nasze ostre hamowanie spowoduje niegroźną stłuczkę lub groźny wypadek.
Stąd ważna jest, zaznaczam, nie tylko na egzaminie, umiejętność przewidywania, czyli ciągłego analizowania sytuacji wokół naszego auta, łącznie z oceną warunków, w jakich będzie odbywała się jazda samochodem. Jeżeli większa prędkość stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, zredukujmy ją odpowiednio wcześniej. Analiza, o której przed chwilą wspomniałem, powinna tak naprawdę zaczynać się jeszcze przed odpalaniem silnika. Ocena warunków pogodowych, stanu nawierzchni, stanu samochodu. To może naprawdę uratować ludzkie życie i nie jest trudne. To nie jest trudne, da się tego nauczyć. Po kilku miesiącach jazdy samochodem taka umiejętność przewidywania i dostosowania stylu jazdy samochodem do panujących warunków wchodzi po prostu rozsądnemu kierowcy w krew. Dopóki mamy trudności z tym przewidywaniem na zasadzie automatu, dopóki nasze reakcje nie są jeszcze stuprocentowo skuteczne, bo dopiero uczymy się jeździć, lepiej dać sobie spokój z dynamiczną jazdą. Lepiej dać sobie spokój z gwałtownymi przyspieszeniami, z gwałtownym hamowaniem. Na egzaminie to niczemu nie będzie służyć, jedynie jakby utrudniamy sobie zdanie tego egzaminu, natomiast już po zdaniu egzaminu taki rodzaj jazdy bez odpowiedniego doświadczenia może być dla nas bardzo groźny. Lepiej zamiast wykorzystywania wszystkich możliwości silnika w naszym własnym samochodzie już po zdaniu naprawko, lepiej skupić się na szlifowaniu swoich umiejętności, na bezpiecznej jeździe. Nie zapominajmy jednak o dwóch najważniejszych rzeczach. Po pierwsze, nawet jeśli udało nam się zdać egzamin na prawko, nie oznacza to, że potrafimy dobrze jeździć samochodem w każdych warunkach, a po drugie, nawet najbardziej doświadczony kierowca może się pomylić i popełnić tragiczny w swych skutkach błąd. Chodzi o to, aby tych błędów było jak najmniej, a najlepiej, żeby w ogóle ich nie było. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, Janek z Janek.